papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito cedzi śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I niemała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Dzisiejszy odcinek zgoła inny od pozostałych. Otóż dzisiaj zapytam się Państwa, co Państwa boli w ruchu ulicznym w Suwałkach. Jakie według Państwa największe przewinienia popełniamy my sami, kierowcy. Dlatego dzisiejszy odcinek na powietrzu. I pytam Państwa, co tak naprawdę należy poprawić podczas poruszania się po drodze. Zapraszam. Telewizja Suwałki, magazyn Zza Kółka. Pytamy dzisiaj kierowców na temat zachowania innych kierowców na drodze. Co pana najbardziej denerwuje w zachowaniu innych? Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Jakieś konkrety? Stosowanie się do znaków, na przykład stop, sygnalizacji świetlnej. Mhm. I ogólnie. Nawet kultura jazdy ogólna też tak samo nie zawsze jest przestrzegana przez kierowców. Dzisiaj pytamy kierowców o opinię, co nas najbardziej denerwuje. Co? Na drodze zachowanie innych kierowców. To znaczy, wie pan co, na drodze może niekoniecznie, ale parkowanie w takich miejscach, gdzie nie powinny być parkowane samochody, tak? Więc gdzieś blisko przy plazie, gdzie ktoś koniecznie chce tak blisko zaparkować, a już nie ma tego miejsca, ciężko jest później wyjechać gdziekolwiek. Zastawianie się nawzajem samochodami, więc jakby to najbardziej boli. Nieużywanie kierunkowskazów chyba. Na przykład jeszcze? Na rondach. Mhm. Nie, reszta chyba jest w porządku. Nadmierna prędkość. Co denerwuje? Najbardziej. Wszystko. Chamstwo. Chamstwo. No. Znaczy, powiem szczerze, tu jeszcze w Suwałkach nie jest najgorzej, bo jednak i jeden drugiego przepuszcza, także jak się pojedzie w centralną Polskę, jest gorzej. No na pewno zachowanie kierowców. Co znaczy? No brak kultury. Puszczania gdzieś tam, na przykład jak jest korek jakiś. No ogólnie tak, kultury przede wszystkim. Nie przypuszczą na przykład. Chamstwo. Chamstwo, a bliżej? Wszelkiego rodzaju zachowania niestosowne na drodze. Czyli brakuje nam uprzejmości na drodze, na tak? Pewno. Najbardziej no wie pan co, panie. No tak troszeczkę tego chamstwa to chyba jest, prawda? Szczególnie w ogóle, jeżeli ktoś tam wyjeżdża, chce się włączyć do ruchu, to nie zawsze jest spuszczony. Widziałam w innych krajach, to troszeczkę inaczej wyglądało. Super. Chciałem zapytać o to, co panią najbardziej denerwuje w zachowaniu kierowców na drodze? Jakaś jedna najbardziej denerwująca panią rzecz. Denerwująca? jak blokują, co nie? Na parkingach mnie najbardziej denerwuje. Źle parkowane. Jak źle są samochody poparkowane, zajmują dwa miejsca albo potrafią nawet trzy miejsca. To jest chyba najbardziej denerwująca mnie jako kierowcę rzecz. Ciężko powiedzieć. Zaskoczył mnie pan tym pytaniem. Takie najbardziej, co mnie denerwuje, to chyba, nie wiem, na przykład ktoś zaczyna rozmawiać przez telefon, nagle sobie staje na środku, często tutaj to się zdarza, no i po prostu staje i rozmawia. No, to ty musisz po prostu kombinować, żeby ich wyprzedzić, a ruch tutaj jest troszkę duży. Także to chyba najbardziej, tak mi przychodzi na myśl w tym momencie. A jakieś niebezpieczne sytuacje, jakie stwarzamy sami sobie na drodze?
sami sobie? No tak na tą chwilę ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Może zmęczenie, tak? Jesteśmy zmęczeni, wsiadamy za kółko i to też tak powoduje to, że no niestety brak jakiejś takiej koordynacji ruchowej może spowodować jakiś wypadek, tak? Z jakimi sytuacjami najbardziej pan denerwuje się, niebezpiecznymi na drodze właśnie, jakie popełniamy największe błędy? Jako motocyklista, no to wymuszenie pierwszeństwa. To jest najgorsze i najbardziej niebezpieczne. Wynika to z mniejszej widoczności motocykla? Znaczy wie pan, motocykl to nie samochód. To są dwa kółka. Po prostu tu się nie ma pierwszeństwa, tak. Jeśli ktoś wymusi, to można zginąć. No na pewno wyprzedzanie gdzieś tam na liniach ciągłych w niebezpiecznych miejscach, nie? To jest duże zagrożenie. I to da się zaobserwować? No na pewno, to widać. Wszędzie widać to. Może nieprzewidywalność? To znaczy to, że właśnie zasada ograniczonego zaufania. To powinniśmy zachować, prawda? Zachować, no tak, natomiast pacjenci, tak. Kierowcy są bardzo często nieprzewidywalni i potrafią doprowadzić do wielu zagrożeń na drodze i chyba tego najbardziej nie lubię. No to teraz korki mamy trochę w Suwałkach. No to akurat troszeczkę niezależne od nas, ale jakie błędy najbardziej pana denerwują podczas jazdy? Błędy innych kierowców? Nie ma, mamy takich błędów, no to każdy myli się na drodze nieraz, nie? Ale tak jest w porządku. Pytamy dzisiaj kierowców o to, co pana najbardziej denerwuje podczas jazdy samochodem. Taka jedna najbardziej denerwująca rzecz w zachowaniu innych kierowców. Ostatnio nie mieszkam w Suwałkach i nie jeżdżę autem, rowerem. Super. To według rowerzysty może pan ma jakieś spostrzeżenia, co pana denerwuje w zachowaniu właśnie innych kierowców? Tutaj nie powiem, no bo mieszkam za granicą, to jest trochę inaczej w Suwałkach. Jeżdżę rowerem szybkim, także ścieżek nie używam. Także pewnie ja kierowców denerwuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak Państwo słyszeli, to są Państwa opinie na temat innych kierowców. W wielu wypowiedziach powtarza się jedno, chamstwo. Ogólnie szeroko rozumiane chamstwo. Czyli chodzi generalnie o kulturę naszą osobistą na drodze. Na zatłoczonych ulicach, gdy stoimy w korku, przecież można wpuścić kogoś przed siebie. Na pewno tych wypowiedzi byłoby w dniu dzisiejszym mniej. Mnie osobiście na przykład denerwuje, jak ktoś zajmuje więcej na parkingu więcej niż jedno miejsce do parkowania. Pod dużym skosem parkuje i zajmuje wtedy dwa miejsca parkingowe. Również mnie osobiście denerwuje, jak ktoś bardzo, bardzo powoli skręca w prawo na przykład. Że aż ja muszę do zera wyhamować. Żeby ta osoba mogła skręcić z niewiadomej przyczyny, bo przecież oczywistą jest rzeczą, że przecina przejście dla pieszych, gdzie musi rozejrzeć się, prawda? Ale są miejsca, gdzie widoczność jest naprawdę bardzo dobra, a ten manewr wykonywany jest w bardzo ślimaczym tempie. No to jest taka ode mnie sugestia. Także wszystko zależy tak naprawdę od nas, jak czujemy się w tym ruchu, jak go postrzegamy. To, co Państwo opinie dzisiejsze Państwo słyszeli, to nie są jakieś rzeczy, z którymi ciężko by walczyć. Wszystko w naszych rękach. Także tymi słowami żegnam się z Państwem. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejny wtorek.